Druga księga Mojżeszowa 26-25. I tak będzie 8 desek, a ich srebrnych podstawek 16. Dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską. Uczynisz też drążki z drzewa akacjowego. Będzie ich 5 do desek jednej strony przybytku, 5 także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także 5 drążków do desek zachodniej strony przybytku. Środkowy drążek w połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego. Druga księga Mojżeszowa 26, 25 do 28. Jedność ducha. Jedność ducha. Trzy strony przybytku wykonane były z desek, czyli szerokich desek z drewna akacjowego, pokrytych złotem i ustawionych pionowo na srebrnych gniazdach. Jest to obraz zbawionych dusz, mocno utwierdzonych w odkupieniu, o którym zawsze mówi srebro, i odzianych w boską sprawiedliwość złoto, z zamiarem pokazania boskiego charakteru, który jest jasno widoczny. Aby jednak deski trzymały się razem i były odporne na pustynny wiatr, konieczne było zastosowanie poprzecznych prętów, które nasuwają nam na myśl wszystko to, co łączy dzieci Boże, a więc na przykład delikatne więzy braterskiej miłości. Jakim wsparciem dla młodego wierzącego jest mieć brata lub przyjaciela, z którym może mówić o swoich trudnościach i padać z nim na kolana? Przede wszystkim jeden duch łączy wszystkich zbawionych przez Pana Jezusa, aby pozostali dopasowani i połączeni w taki sposób, aby oprzeć się wszelkim wiatrom doktryny i wysiłkom wroga, doprowadzającym wierzących do potknięcia. Uczy nas o tym m.in. list do Efezjan, 4 rozdział, 2 do 4 wersetu, a także 14 do 16 wersetu, a również 1 list do Koryntian, 10 rozdział, werset 12. Zwróćmy uwagę szczególnie na to, co charakteryzowało deski narożne. Były one doskonale złączone u góry. Tak pisze Słowo Boże w 2 Mojżeszowej 26-24, złączone u góry. Proszę porównaj to z Ewangelią Jana 17 rozdział 21 werset oraz z 1 listem do Koryntian 1 rozdział 9 do 10 wersetu. Złączone u góry. Wzajemna więź z Panem to jest to, co doskonale cementuje więzy wspólnoty chrześcijan między sobą. I to o jedności ducha uczy nas druga księga Mojżeszowa 26-25. I tak będzie 8 desek, a ich srebrnych podstawek 16. Dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską.